handel w Polsce to jest olbrzymi rynek, jest to największy pracodawca. Czy w ogóle galerie się muszą reklamować? Od tego zacznijmy. Albo w ogóle promować. Ja się zawsze zastanawiam, czy w ogóle w Polsce ludzie kiedykolwiek pracują. Customer experience jest jakby jednym z kluczowych takich tematów, o których się obecnie mówi. 13.10 wybiła, a zatem 13.10 uchery. Kolejny fantastyczny odcinek, a razem ze mną jest wyjątkowy gość. Teraz się przedstaw, to jest ten moment, kiedy masz się przedstawić. Okej, dobra. Radosław Knap z Polskiej Rady Centrów Handlowych. Polska Rada Centrów Handlowych. Czekaj. Co to jest za organizacja? To jest stowarzyszenie non-for-profit, które działa na rzecz branży nieruchomości handlowych, szeroko pojętej. Czyli zrzeszamy zarówno deweloperów, inwestorów, firmy, które budują, tworzą centra handlowe, a również sieci handlowe, ci, którzy generalnie prowadzą w nich biznes, i to będą zarówno usługodawcy, jak i firmy, które sprzedają właściwie modę czy elektronikę, wszystko w nieruchomościach handlowych, a także firmy usługowe, które są związane z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości handlowych. Okej. Okay. Jak dużo to jest część w ogóle? Okej. Okay. Zacznijmy od danych, bo jak ludzie myślą centra handlowe, to myślę sobie, że trochę nie mają wyobrażenia o tym, o jakiej, jak dużej grupie pracodawców mówimy. Jaki to jest w ogóle duży rynek? Myślę, że warto spojrzeć tak na całość. W ogóle handel w Polsce to jest olbrzymi rynek, jest to największy pracodawca, bo to jest ponad 2 miliony osób pracujących w handlu. Oczywiście część, którą my reprezentujemy, czyli nieruchomości handlowe, czyli centra handlowe, tak zwane galerie, czy parki handlowe, czy centra wyprzedażowe, tak zwane outlety, to jest około 400 tysięcy osób. 400 tysięcy osób reprezentujecie? Tak. Wow, to jest potężna część. No dobra, to czym się zajmujecie w ramach tej reprezentacji? Tych nóg, można powiedzieć, działalności jest kilka. Oczywiście pierwsze to jest wymiana doświadczeń, wymiana dobrych praktyk, prezentowanie tych najlepszych praktyk i tworzenie szkoleń, spotkań dyskusyjnych, konsultacyjnych, aż do dużych wydarzeń, na przykład program konkursowy PRC Charity Awards, który mamy już wkrótce, zresztą kolejną, 9. edycję. Okej, czekaj. Kiedy jest? 11 października. 11 października? Czy będzie można gdzieś zobaczyć przyznanie nagród? Tak, oczywiście. No, wszyscy właściwie czekamy w branży. To jest tak, że nikt nie wie i dopiero na gali się okazuje. W Auli Politechniki Warszawskiej, także 11 października od 19. Wszystkie szczegóły są właściwie na stronie prch.org.pl i Retail Awards, także tam oczywiście się dowiedzieć. No ponad 100 projektów, 100 aplikacji złożonych, w tym w poprzednim roku było zresztą podobnie, zarówno centra handlowe, jak i sieci handlowe, jak i marketing centrów i sieci handlowych, więc tych kategorii jest dość dużo, ale no, tu można rzeczywiście zobaczyć najlepszych, poznać tych, którzy się też nie boją, bo wypełnienie aplikacji i udział w tym konkursie też łączy się z tym, że trzeba rzeczywiście się trochę napracować, żeby zaprezentować te swoje najlepsze praktyki, ale przez to też konkurs jest prestiżowy i jest ceniony w branży. Okej. Okay. To w ogóle ciekawą rzeczą, o której powiedziałeś, to jest marketing centrów handlowych, ale również marketing punktów. Jak dzisiaj w ogóle wygląda właśnie ta działalność? Ta działalność... Czyli marketingowa, jeśli chodzi... Czy w ogóle galerie się muszą reklamować? Od tego zacznijmy. Albo w ogóle promować. Oczywiście, że muszą. Czekaj, bo ja... Jest w Warszawie na przykład takie duże skupisko biur, koło nich jest jedna z bardziej znanych lokalizacji. Tam są non-stop ludzie. Ja się zawsze zastanawiam, czy w ogóle w Polsce ludzie kiedykolwiek pracują, bo tam jest tłok od 9 do 22, no. Oczywiście, no ale na to wszystko trzeba jakby, to się składa, tak? Sama lokalizacja jest, można powiedzieć, podstawą dla projektu, dla centrum handlowego, ale promocja tego, co się w nim dzieje, kto w nim jest przede wszystkim, czyli jakie sieci, jakie marki, jakie usługi się znajdują, jest niezbędna, więc nad tym pracują też non-stop właściwie rzesze osób. A co chwilę dzieją się różnego rodzaju wydarzenia, zwłaszcza weekendowe. Trochę może zakaz handlu w niedzielę tutaj nam skomplikował sprawę. Okej, możemy o tym rozmawiać?
Bo ja mogę. Pytanie jest tak, ja o tym rozmawiam non-stop od 3 lat, więc jak najbardziej. Dobra, to dzisiaj pewnie nie, ale w kolejnym odcinku, czyli jutro, porozmawiamy o zakazie handlu w niedzielę i jak to wpłynęło na rynek retailowy duży, czyli retailowy, galeryjny, sieciowy i tak dalej. A dzisiaj chciałbym wrócić trochę do tego, żebyśmy sobie trochę zbudowali wyobrażenie w ogóle, czym jest ten rynek. Czyli mówiłeś, że żeby pozyskiwać najemców, żeby przyciągać klienta, trzeba się promować i reklamować. Ale cofnijmy się, jak długo jesteś w ogóle w organizacji? No już blisko 10 lat. Okej. Okay. Jak 10 lat temu wyglądał rynek centrów handlowych? 10 lat temu. Teraz możemy powiedzieć, że już jest ponad 500, 520 różnego rodzaju centrów handlowych, tak jak mówiłem, czy to będą galerie, czy parki handlowe, czy outlety. 10 lat temu myślę, że to było około 200 tych projektów, wow. Więc to na pewno jest duża różnica. Sama organizacja czy stowarzyszenie jako PRCH działa od 15 lat, więc w tym roku mamy też 15-lecie, to jest o tyle szczególny rok. I tak podsumowując, rzeczywiście przez te 15 czy no ostatnie 10 lat to była duża zmiana i duży wzrost też rynku. Okej. Okay. Jak dzisiaj patrzysz na funkcjonowanie tego biznesu, co jest największym wyzwaniem? Największym wyzwaniem jest zmiana tak naprawdę, zmiana trendów konsumenckich, która przekłada się na zapotrzebowanie czy zmianę potrzeb właściwie klientów, co z kolei przekłada się na to, w jaki sposób wyglądają chociażby sklepy, w jakich mamy towary, w jaki sposób się sprzedaje, w jaki sposób prezentuje się ofertę i w jaki sposób rozmawiają pracownicy poszczególnych sklepów z klientami, czy jak wygląda promocja, chociażby cała część internetowa, omnichannelowa, przenikająca technologia, która wchodzi coraz szybciej w ten sektor. Więc no, to są olbrzymie zmiany tak naprawdę w ostatnim czasie. Okej, okay. A jak patrzysz na swoich członków, z których zrzesza Twoja organizacja, to jakie trendy jakby są najczęściej wskazywane? Co ludzie mówią? Jak będzie wyglądał retail w przyszłości? Można powiedzieć, jest wiele czynników tak naprawdę, jak będzie wyglądał. O tym stara się, czy można mówić o tym, że z jednej strony technologie, które wkraczają, mają ułatwić klientowi poruszanie się, znalezienie odpowiedniej oferty, dopasowanie tej oferty, czy przeprowadzenie tego klienta, można powiedzieć, do danego obiektu, czy do danego sklepu, ale doprowadzenie go wręcz z domu, czy z powrotem, tak, i cała obsługa. W ogóle customer experience jest jakby jednym z kluczowych takich tematów, o których się obecnie mówi. I wszystko, co można by powiedzieć, jest takim driverem customer experience, bo to jest klucz de facto dla przetrwania też sklepów tradycyjnych, tak? Albo w ogóle, można powiedzieć, kilka lat temu była obawa tego, w jaki sposób sprzedaż internetowa będzie uderzać w handel tradycyjny, aczkolwiek nowoczesny. Teraz mówi się o tym, jak to odpowiednio połączyć. Okej. Przykład połączenia? Przykład połączenia. Dostosowanie oferty tak naprawdę od programu lojalnościowego, czy przesłanie, nie wiem, promocji online na stronach internetowych, czy w mediach społecznościowych, do tego, jak tą ofertę później już bezpośrednio zaprezentować klientowi, żeby to było też spójne, żeby to było działało od dwie strony, tak? Chociażby przykład samej sprzedaży, a z drugiej strony przykład reklamacji. Jeżeli kupujemy w danej marce w sklepie, albo potem chcemy coś odesłać, tak? Z drugiej strony, jeżeli kupujemy w sklepie internetowym w tej samej firmie, ale klient chce przyjść i to zwrócić bezpośrednio w sklepie fizycznym, tak? Jeszcze parę lat temu to w wielu przypadkach w ogóle nie było możliwe. Teraz już jakby te dwa światy coraz bardziej się przenikają. Okej. Okay. A ja coś wiem o tobie. Ja wiem o tobie też, że ty jesteś jednym z pierwszych ludzi w Polsce, który w ogóle zajmował się czymś, co się ładnie nazywa EB, czyli employer brandingiem. No tak się złożyło, że jak sobie prześledzę, to chyba był 2007 rok, gdzie zacząłem ten temat i wręcz stworzyłem pierwszy blog na temat employer brandingu w Polsce. Skąd się wtedy wzięło tobie to zainteresowanie? Bo to jest nieprawdopodobne. Znaczy powiedzmy sobie szczerze, że w 2007 roku po pierwsze byliśmy
tuż przed kryzysem, później w trakcie kryzysu, co oznaczało, że no, naprawdę to ciężko było mówić o tym, że mamy rynek pracownika. Mieliśmy absolutny rynek pracodawcy. Oczywiście. Pracodawcy mogli sobie pozwolić na to, żeby wybierać dowolnie, jak tylko chcą, a ja pamiętam wtedy pisałem artykuły o tym, żeby nie zatrudniać, że tak powiem, overqualified pracowników i w ogóle, że tak powiem, żeby nie korzystać z tej wyjątkowej okazji, czyli sięgania po ludzi z wyższymi kwalifikacjami. Skąd wtedy u Ciebie się wzięło myślenie, ok, pogadajmy o tym, jak wygląda jednakże budowanie marki pracodawcy? To generalnie jest dłuższa historia, bo ja jeszcze w 2001 roku pisałem pracę na temat marketingu rekrutacyjnego i potem ten temat w ogóle się ciągnął, tworzyłem wcześniejszych firmach. Czekaj, w 2001 roku pisałeś pracę o marketingu rekrutacyjnym? Tak. Przecież wtedy nikt o tym nie mówił. No, ale wtedy powstawały portale typu właśnie pracuj.pl i inne, które niektóre z nich przetrwały, tak jak akurat właśnie pracuj.pl, wiele z nich już jakby zniknęło albo ma zupełnie inną formułę, ale tak, to były początki, można powiedzieć, też takiego marketingu rekrutacyjnego i rekrutacji online w Polsce też. Ten temat jakoś mi był cały czas bliski i widziałem tak naprawdę potrzeby jeszcze sprzed wcześniejszych lat, 2007-2008, to rzeczywiście był moment następującego kryzysu, ale w poprzednich latach było duże zapotrzebowanie też na pracowników, również tych wykwalifikowanych. Firmy szukały nie tylko na jedno stanowisko, ale na więcej stanowisk. I tutaj, znaczy to było klucz tak naprawdę, jak znaleźć więcej wykwalifikowanych, cokolwiek rozumiemy pod hasłem wykwalifikowanych pracowników, bo to znaczy, jeżeli szukamy kogoś do sprzedaży, do sklepu, to nie znaczy, że ma być osoba niewykwalifikowana, tylko odpowiednio wykwalifikowana, ale to było już wtedy wyzwanie, tak? Więc to wyzwanie i ten trend wraz ze wzrostem, z przekierowaniem na rynek pracownika cały czas rośnie i jest coraz ważniejszy. Myślę, że stąd temat w ogóle wizerunku pracodawcy i employer brandingu przez te ostatnie 10 lat bardzo istotnie wzrósł. Ja uśmiecham się, bo myślę sobie, że to jest trochę tak, że ten temat, szczególnie jeżeli połączymy to z tym, co robisz w tej chwili, czyli z retailem, jest absolutnie dzisiaj spędzający sen z powiek większością, po pierwsze dyrektorów personalnych, czy też HR biznes partnerów pracujących dla no, dużych firm retailowych, no bo powiedzmy sobie szczerze, powiedziałeś faktycznie o wykwalifikowanych pracownikach w perspektywie chociażby doradca, asysta sklepowa, czy też sprzedawca, kasjer, to ciężko jest, bardzo ładnie to nazwałeś, ciężko jest mówić, że to są ludzie niewykwalifikowani, bo są wykwalifikowani faktycznie specjalistycznie akurat w tej dziedzinie. Właściwie dzisiaj ciężko jest wyobrazić mi sobie jakąkolwiek sieć, tak, która mówi, że nie mam problemu z personelem. Tak? Znaczy, znamy sieci, które mają rotację na poziomie kasjer, sprzedawca na poziomie 200% w skali roku. Tak? To co oznacza, że jeżeli zatrudniają, nie wiem, 200 osób, to znaczy, że robią 400 rekrutacji. I to wcale nie jest jakieś, by powiedział, odkrywcze. Oczywiście to nie znaczy, że wszystkich wymieniają, tylko że mają pewną grupę osób mocno rotujących, ale to jest pewnie poważne wyzwanie. Dlatego nie chciałbym tego zostawić i chciałbym, żebyśmy poświęcili cały jeden odcinek o 13.10 u Hery temu tematowi. A kiedy? Jutro. O której? 13.10. Gdzie? U Hery. Dzisiaj serdecznie dziękuję. Moim gościem był? Radosław Knop. A jutro o employer brandingu w retailu. Jeżeli oglądasz ten kanał na YouTubie, kliknij, nie kliknij, gdzie tu kliknij. Kliknij subskrypcję, czyli czerwony przycisk, a obok pojawi się dzwoneczek i przypomnienie o tym, że pojawia się nowy odcinek. A jeżeli oglądasz go w mediach społecznościowych, LinkedIn, Facebook, udostępnij. Sharing is caring, było mi bardzo miło. Zapraszam na kawę i do zobaczenia jutro. 13.10 u Hery. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.